witamy Państwa i witamy Małgorzatę Golińską, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień witam, dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, 15 253 głosy, 4%, prawie 5 z okręgu szczecineckiego i okolicznych w samym Szczecinku, tak? W powiecie szczecineckim prawie 30% głosów Pani zebrała. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Udało się utrzymać mandat. Po raz trzeci będę reprezentować nasz region w Sejmie. Razem ze mną minister Paweł Szefernaker i poseł Czesław Hoc. Tworzymy taką biało-czerwoną drużynę w regionie, który raczej generalnie jest regionem czerwony, tak. Czerwonym i takim platformerskim w ostatnim czasie. A jak wyglądała kampania wyborcza? Każdy z nas trochę inaczej prowadził tą kampanię. My przede wszystkim ją prowadziliśmy przez ostatnie 4, a nawet 8 lat, realizując obietnice, które wcześniej składała Platforma Obywatelska i ich nie dotrzymała, jak choćby droga życia dla naszego regionu S11. Natomiast samo to ostatnie tygodnie ja postawiłam dużo na roznoszenie ulotek i takie bezpośrednie rozmowy, nawet jeśli nie zawsze byłam obecna, bo musiałam być w Warszawie, to moja grupa w tym czasie to robiła. I widać było w trakcie roznoszenia tych ulotek dużą polaryzację, że często nie było już otwartości na dyskusję, na wymianę zdań, na jakby wskazywanie, co chcielibyśmy jako Prawo i Sprawiedliwość w kolejnej kadencji realizować. Było zamykanie się na wszelkie opcje i często również wulgarne słowa, które no, jakby jasno wskazywały, że bez cenzury ktoś się wobec nas odnosi. Mm-hmm, czyli to słynne 8 gwiazdek? 8 gwiazdek bez cenzury. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest hasło, które rzeczywiście jakoś udało się tym mediom wolnym sprzedać Polakom i funkcjonuje jakoś bez żadnych w ogóle, bez wstydu, tak? Ludzie na pewnym poziomie, ze stanowiskami, adwokaci, profesorowie. Widzieliśmy nawet w trakcie wieczoru wyborczego u posłów Platformy Obywatelskiej, że to hasło było skandowane dosyć głośno i nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby zareagować, że to po prostu już jest zejście na bardzo niski poziom dysputy politycznej. Ja zresztą kojarzę w Szczecinku właśnie w trakcie kampanii wyborczej. Nie wiem, kto za to płacił, ale było to jako element kampanii. Spotkanie między innymi redaktora Michnika, Tomasza Lisa, Tomasza Grodzkiego i takie dyskusja na temat właśnie kultury w debacie publicznej. No, trudno było jakby przyjąć to bez uśmiechu, że akurat oni wyznaczają pewne kanony. Mm-hmm. Czego się dowiedzieliśmy o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w Pani regionie? Fakt, że udaje nam się utrzymać 3 mandaty, to jest po raz pierwszy od 2015 roku, wcześniej takiego poparcia nie mieliśmy, to jakby pokazuje, że przede wszystkim ludziom przywróciliśmy godność, bo to są tereny, to są regiony, to są miejscowości popegeerowskie, gdzie ludzie dotychczas nie czuli się w żaden sposób beneficjentami rozwoju gospodarczego w naszym kraju, a często nawet słyszeliśmy, że państwo odwróciło się do nich plecami i dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzegł, oddał im głos i też rozwiązał problemy, na których rozwiązania oni czekali 30, 40, a nawet 50 lat. Mówię tutaj o remontach dróg, o budowach żłobków, przedszkoli, o wsparciu zabytków, często tematach, które dla nich są żywotnym interesem. Z drugiej strony to w trakcie kampanii też było widać pewnego rodzaju obawę przed powiedzeniem głośno, że popiera się Prawo i Sprawiedliwość. Ja nawet w trakcie właśnie tego roznoszenia ulotek często spotykałam się z ludźmi, którzy odmawiali, po czym wracali i mówili po cichutku, że ja was popieram, ale tutaj jak tak krzyczą na was, no to boję się, że mnie zlinczują, że będzie źle. Natomiast na pewno pojawiał się często temat i tu chyba nie ma różnicy, czy to jest wyborca Platformy, PiSu, czy innego ugrupowania, nawet w naszym regionie, troska o bezpieczeństwo. Przy czym Prawo i Sprawiedliwość, wyborcy, nasz elektorat traktuje to bardzo poważnie i przejmuje się tym tematem. Natomiast pozostali wyborcy raczej nie wiążą pewnych akcji z potencjalną reakcją.
To znaczy, że często słyszeliśmy, no przestańcie mówić, że nie wiem, przyjadą do nas jacyś migranci, przecież to jest nieprawda, mamy prawo odmówić, nikt nam nic nie narzuci, nie mówcie, że Polska może utracić suwerenność, przecież jesteśmy w Unii, zachowamy swoje prawa. Jakby trudno było przekonywać ludzi, że to już jest na biegu, że to nie jest nasze wyobrażenie, tylko że to są dokumenty, które są tworzone w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, że są już raporty, które zresztą miały być głosowane przecież jeszcze w trakcie kampanii naszej wyborczej, no, zostały przełożone. 24, 5. Tak, i tam jest zamknięcie na tego typu argumenty bardzo duże i takie wyparcie tego potencjalnego zagrożenia, choć skutków tego zagrożenia boją się wszyscy. Czyli, no tak, czyli da informacje obiektywne jakby do ludzi na dole nie docierają, tych, którzy są jakby poza tą pisowską bańką informacyjną, czyli trzeba by jakoś popracować nad tym, tak? Ja myślę, no bo jest... docierają do nich informacje z Onetu, wirtualnej, z tego kombinatu medialnego trzeciej RP. Tak. Przy czym, tak jak mówię, trudno było przekonywać ludzi w momencie, kiedy oni od razu odrzucali wszelkie argumenty, wskazując, że... Tam już została jeszcze zbudowana psychologiczna bariera przeciwko temu. Tak, to nie wolno się bratać z Prawem i Sprawiedliwością, bo można się ubrudzić. I ja myślę, że to było świadome działanie tutaj odgórne tych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, żeby zniechęcać ludzi do Prawa i Sprawiedliwości, ale też zastraszać przed wszelkimi kontaktami. U nas w regionie pokazaliśmy, że to nie zadziałało. Wielu samorządowców, którzy jasno mówili, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej nie otrzymywali nic, no bo nie byli po właściwej stronie, nie mieli legitymacji. Dzisiaj też nie mają legitymacji Prawa i Sprawiedliwości, ale my nie dzieliliśmy ich na lepszych i gorszych. Każdy samorządowiec, jeśli miał problem, otrzymywał od nas wsparcie i to procentuje. Szkoda, że nie w całej Polsce udało się ten pozytywny dla nas trend utrzymać. No tak, wypytuję panią, bo staram się zrozumieć to, co się stało. Jeszcze 2 tygodnie temu badania opinii publicznej pokazywały, no, że PiS tak czy inaczej będzie rządził. Tymczasem no, jest jak jest, zobaczymy. Mocne tutaj jakieś negocjacje będą w ciągu najbliższych tygodni. No tak czy inaczej, piękny sukces. 15 253 głosy, miejsce w Sejmie dla Szczecinka. Ważna rzecz. W tej kampanii dezinformacyjnej, bo to też Marek Belkas chyba gdzieś w lipcu czy w czerwcu scharakteryzował tę kampanię, że będą takie kłamstwa, które będą przykrywane następnymi kłamstwami. Zanim PiS wyjaśni jedno, bo to już będą 3 kolejne, które wejdą. No i pojawiły się na przykład wycinka drzew z lasów państwowych i wyprzedawanie tego do Chin. I to też słyszałem parę razy w różnych mediach, w różnych wypowiedziach, że coś takiego jest. No i weź wytłumacz człowiekowi. Próbowałam, bo fakt, że ten temat też się pojawiał w tych spotkaniach i ludzie, którzy traktowali bardzo poważnie ten zarzut, oni naprawdę uwierzyli, że lasów brakuje i każdy samochód z drewnem, który mijali gdzieś na ulicy, odbierali jako tylko dowód na tą postawioną przez kogoś tezę. Natomiast to jest głębsza, niestety, głębsza przyczyna takiego jakby wtłaczania ludziom do głowy właśnie tego negatywnego obrazu polskiego leśnika, polskiego leśnictwa, dlatego że dobrze wiemy, że w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim dzisiaj toczy się właśnie debata na temat odbierania wyłącznej kompetencji państwom członkowskim w zarządzie nad tematem leśnictwa i współdzielenia tego z Komisją Europejską, z innymi państwami. No właśnie, jak Komisja Europejska wyobraża sobie współdzielenie zasobów leśnych z Polską? Ja myślę, że to jest bardzo proste. Jakie Komisja Europejska ma zasoby, żeby z nami współdzielić? Bo rozumiem, że to w 2 strony działa. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo proste. Mieliśmy już przykład tego przy rybołówstwie. Po prostu narzucanie kwot, kto ile, gdzie może łowić i dziwnym trafem niektóre państwa miały większe przywileje, mogły swobodnie poławiać niektóre gatunki ryb, a w Polsce zawsze były ograniczenia. I myślę, że u nas będzie dokładnie tak samo. Że... Podobnie było z kwotami cukrowymi. No to też numer polegający na tym, że w Polsce nie można było mieć cukrowni, a w Niemczech jak najbardziej. Myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że my jesteśmy jednym z liderów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o eksport drewna. To na pewno jest naruszenie interesów innych państw, zwłaszcza, że na przykład Niemcy ostatnio mają problem ze swoimi drzewostanami. Tam mocno szkodniki owadzie weszły i mają jakby duże pozyskanie drewna, problem ze zbytem.
A tutaj jakby Polska, która rynek też mocno obstawia swoim drewnem poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną, czyli taką, która uwzględnia i kwestie środowiskowe, przyrodnicze, i kwestie gospodarcze, i kwestie związane z udostępnianiem społecznym za darmo ludziom tego lasu. Jest takie dążenie, żeby część lasów w Polsce wydzielić, zabrać z gospodarowania normalnego, wielofunkcyjnego, jaki my prowadzimy od dziesięcioleci, i wprowadzić tam wyłącznie formy ochrony przyrody. Z nazwą czy bez nazwy, to myślę, że dla nich nie ma znaczenia. Ważne, żeby zabrać stamtąd człowieka. Tylko że nikt nie bierze pod uwagę, nawet wyśmiewa ryzyka, które idą w ślad za tym, że ktoś te tereny będzie musiał utrzymywać. Do tej pory takie tereny są utrzymywane z pieniędzy lasów państwowych. Więc myślę, że jeśli by przeszły pod budżet państwa, to tych środków po prostu by zabrakło. Platforma już nam pokazała, jak opiekowała się parkami narodowymi wtedy, kiedy rządziła, i nie było na parki pieniędzy. A w konsekwencji myślę, że trzeba byłoby wprowadzić opłatę za wstęp do tych terenów chronionych, co jest pierwszym krokiem do prywatyzacji lasów w Polsce. I trochę trudno jest wytłumaczyć niektórym naszym oponentom politycznym, że to jest prosta droga, że oni jeszcze nie widzą tych potencjalnych skutków. Dla nich liczy się tu i teraz, koniec i kropka. I to jest, myślę, problem nawet z rządzeniem, bo żeby odpowiedzialnie rządzić, trzeba przewidywać skutki nie tylko jutro, ale i za 10-15 lat. Myślenie przyczynowo-skutkowe, no też widzę, że jest z tym kłopot, i czasem zastanawiam, że może celowo, także ci ludzie po prostu wiedzą, że kłamią, ale mówią takie, że w takiej prasie niemieckiej pojawiają się takie teksty mówiące o tym, że o, tu w Niemczech tak jest trudno, nie wiem, po lesie nie można chodzić i tak dalej, jadę sobie do Polski, wchodzę, robię co chcę, jestem z dziećmi, mogą sobie biegać po łące, nikt mnie nie zaczepia, i pytanie, dlaczego tak nie może być. No i to oczywiście w kontekście projektu powołania parku narodowego nad takiego transgranicznego, nad Odrą, żeby było czysto, żeby było miło. No, tutaj oczywiście trzeba patrzeć pod kątem, czy to ma służyć... Żeby nie pływały barki tą Odrą, bo właśnie, to chyba o to chodzi. Czy to ma służyć ochronie przyrody, czy też znowu ochrona przyrody jest tylko przykrywką dla realizacji obcych interesów. W moim przekonaniu to jest właśnie realizacja oczekiwań strony niemieckiej, tak żeby nie realizować po stronie polskiej żadnych inwestycji, żeby Polska się nie wzmacniała, żeby nasz transport wodny, żeby dostęp do portów nie wprowadzał konkurencji dla portów niemieckich. I znowu wiele osób w ogóle nie dostrzega, że to jest ze sobą powiązane. Ta głęboka wiara w dobre intencje naszych sąsiadów jest tak mocna, że przeraża momentami, tym bardziej, proszę zauważyć, również w trakcie kampanii wyborczej wypowiedź pani poseł, która reprezentuje partię Zieloni, dotycząca budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju. Ona była bardzo zbieżna z retoryką, którą stosują niemieccy Zieloni. I ja przypomnę, że ta sama pani poseł i to polskie ugrupowanie Zielonych w parlamencie również ostatnio nie poparło naszego wniosku o reparacje z Niemiec, więc to też pokazuje, że ten interes niemiecki w myśleniu niektórych posłów polskich czy z polskim mandatem, no jednak ten interes niemiecki jest dla nich ważniejszy. Pytanie, czy oni wiedzą, że reprezentują niemiecki interes, czy to po prostu wypowiadają słowa, które im się wydają politycznie poprawne i atrakcyjne. Prawo i Sprawiedliwość, inwestycje strategiczne. Widzimy te drogi, widzimy drogi ekspresowe przede wszystkim, nie autostrady płatne, ale drogę, na którą każdy może wjechać, przejechać, no może nie 140, ale 120, ale no, różnica jest jakościowa. Przyznam się szczerze, że myślałem, że właśnie ten program będzie również dużym plusem dla Prawa i Sprawiedliwości. No i sprawia, że każdy, no tak, skoro to robią, to dajmy im przynajmniej te drogi skończyć. Tymczasem jest jak jest. Czy wyborcy zauważali te prace? Czy też tak jak w przypadku, nie wiem, 13, 14, 500+, uważali, że to po prostu im się należy i nie ma co o tym dalej rozmawiać, no bo te pieniądze i tak są? Na pewno zauważali. Dużym wydarzeniem w moim regionie było właśnie otwarcie drogi S11, na którą my jako mieszkańcy tego regionu czekaliśmy kilkadziesiąt albo nawet dłużej lat, i każde wybory opierały się właśnie o obietnicę realizacji tej drogi. Dopiero Prawo i Sprawiedliwość ją wykonało. I
co usłyszeliśmy od naszych oponentów politycznych? Po pierwsze, że na pewno zrobiliście to za pieniądze unijne, więc nie ma różnicy, czy to wy, czy ktoś inny i tak by to wcześniej czy później zrobił. Nikogo nie interesowało, że tak naprawdę my ratowaliśmy już wydaną decyzję środowiskową, bo od 2011 roku ona leżała i czekała, i nic się z nią nie działo, pieniędzy na tą drogę nie było. Z drugiej strony, my też wpisaliśmy do programu na kolejne lata, do 2030, nawet z perspektywą dłuższą, zabezpieczenie finansowe na tą drogę. I to spowodowało, że część ludzi uznało, że no skoro już wpisaliście zabezpieczenie finansowe, to nikt, kto ewentualnie będzie rządził, tego nie przekieruje w inną stronę i nie zrezygnuje z realizacji tej drogi. W moim przekonaniu nic bardziej mylnego. No właśnie. Świnoujście. Piękny tunel, miał być taki symbol Prawa i Sprawiedliwości, no i lewica, burmistrz Świnoujścia, czy prezydent, nie wiem, który współpracował, nie należał do tej sekty ośmiogwiazdkowców, no stracił, lewica straciła w wyborach w Świnoujściu, a większość głosów zdobyła Platforma Obywatelska, PiS tam mocno poniżej. Znowu Platforma Obywatelska, która nigdy nie zamierzała tego projektu realizować. Nie rozumiem tego syndromu wyborców opozycji, którzy głosują na tych, którzy nigdy nie tyle im nie dali, ale nie rozwiązali problemów, z którymi się mierzyli mieszkańcy. Bo przecież my tutaj nie mówimy o jakimś podarunku i dużych środkach, które trafiły w tamten region, tylko mówimy o rozwiązaniu problemu codzienności tamtych ludzi, który naprawdę utrudniał im codzienne funkcjonowanie. My ten problem rozwiązaliśmy i dzisiaj w podziękowaniu wybrano tych, którzy go rozwiązywać nie chcieli. I można byłoby pewnie tak sobie o tych decyzjach wyborców mocno dyskutować. Myślę, że tutaj zadziałało jednak ta niechęć do PiS-u, to takie przekonanie, że PiS to jest jakiś obciach, że to nie jest nowoczesność, że chcą być europejscy. Dla mnie większym zastanowieniem jest, dlaczego wszyscy ci, którzy obawiają się pewnych zagrożeń związanych chociażby z wpuszczaniem migrantów nielegalnych do Polski, nie poszli do referendum i nie sprawili, że ono stanie się wiążące bez względu na to, kto będzie mówimy rządził. Mówimy o mechanizmie relokacji, ale mówimy też ogólnie o mechanizmie, w którym suwerenność w tej sprawie Polski zostanie zniesiona i będzie tu przyjeżdżał ten, kogo wyśle, a my będziemy musieli tych ludzi trzymać w obozach, może podobno po 100 osób, takie obozy mają być maksymalnie, żeby tam się nawzajem za bardzo nie pozabijali, żeby nie było kłopotów dla osób pilnujących ten obóz. No i często te obozy są otwarte, więc wtedy taka osoba... I ten strach jest strachem realnym. Ja to widziałam nawet jeszcze latem, kiedy byliśmy na dożynkach, więc w małych miejscowościach panie szczególnie mocno zwracały na to uwagę, prosząc, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby ci nielegalni migranci do Polski wchodzili. No a jednocześnie widzimy te deklaracje opozycji dzisiejszej, że przecież jak złożą wniosek, ten wniosek zostanie uznany i nikt nam nic nie będzie narzucał. A co będzie, jak nie będzie uznany? No ja jestem przekonana, że nie będzie uznany, że nawet jeśli ktoś nazwie to solidarnością i dobrowolnością, no to w konsekwencji do Polski przyjadą ci, których już nikt nie chce, bo w jakiś sposób nie chcą się asymilować w innych państwach i stwarzają problemy. Takie problemy najłatwiej przerzucić do sąsiada. No te informacje o wybrykach, no przestępstwach poważnych tych ludzi są codziennością. Słyszymy o burdach w miastach europejskich. Ostatnio przecież mecz został zawieszony w Belgii, bo przyjechał jakiś uchodźca, który chciał tutaj się zemścić na kibicach ze Szwecji, no i zabił dwie osoby. Ale też proszę zauważyć, jak policja nie dawała sobie rady z podejściem do tego napastnika. I teraz to się dzieje w centrum Brukseli. A my chcemy urzędnikom brukselskim, my chcemy oczywiście nie my, Prawo i Sprawiedliwość, ale opozycja, europosłowie, którzy już te poprawki złożyli do zmiany traktatów, chcą oddać w zarządzanie tym urzędnikom brukselskim nasze bezpieczeństwo,
kwestie związane z polityką migracyjną, kwestie związane z chociażby polityką energetyczną i tam jest jeszcze wiele innych tematów, przecież leśnictwo również. Jakby w ogóle nie widząc tego zagrożenia, które jest bardzo realne, że to są ludzie niekompetentni, którzy po prostu sobie z takimi wyzwaniami już dzisiaj nie radzą. No wszystko przez tą kampanię, która dotarła do ludzi, a nie dotarły do nich informacje, które przekazywało Prawo i Sprawiedliwość. Może nad tym trzeba by pomyśleć, jak zrobić, żeby takie rzeczy docierały. Na pewno mamy ambitny program. Te kampanie były śmieszne, żeby były inteligentne, jakieś takie pobudzające. No było parę śmiesznych pomysłów w wyborczej kampanii, ale pod koniec już nie było takie młotkowanie. Nie wiemy, jakie były badania socjologiczne w sztabie, może tak właśnie należało. Na pewno mierzymy się dzisiaj z olbrzymimi wyzwaniami międzynarodowymi. To jest wojna na Ukrainie, napaść Rosji. To jest dzisiaj też sytuacja w Izraelu. To są związane z tym wszystkim kryzysy. To wszystko oddziałuje na państwa. Te decyzje Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, zagrożenia być może trudno było prowadzić wesołą kampanię w obliczu tak tragicznych wydarzeń. Stąd... Ale ja myślę, bo może o czymś innym. Może jest kwestia taka, że kampania powinna być aspiracyjna, że młodzi ludzie w każdym wieku powinni móc się z czymś pozytywnym utożsamiać. Nie? I nie tylko przeciwko czemu jestem, ale również za czym jestem, tak? Czego chcę, jak ma to wyglądać. I może to jest element, na który no, może siłą rzeczy położono troszkę mniejszy nacisk. Nie wiem, jak pani jako polityk, młody człowiek widzi te sprawy. Być może brakło takiego przekazu, że właśnie te inwestycje, które realizujemy chociażby na Pomorzu, związane z portem instalacyjnym, portem kontenerowym, budową wiatraków na morzu, to są setki, tysiące miejsc pracy, elektrownia jądrowa, to są kolejne tysiące miejsc pracy dla młodych ludzi, którzy dotychczas tej przyszłości dla siebie w naszym regionie na pewno nie widzieli, a czasem nawet w Polsce nie mogli odnaleźć. I tak naprawdę to jest inwestycja w ich przyszłość, że oni dzisiaj, bez względu na to, jaki kierunek studiów wybiorą i czy w ogóle wybiorą studia, czy też pozostaną na etapie kształcenia branżowego, że odnajdą się właśnie w tych miejscach, w tych potężnych krajowych inwestycjach. Być może tutaj też zabrakło tego naszego przekazu, pokazania, że budujemy Polskę dla nich, że te wszystkie inwestycje to nie jest tylko kwestia komfortu codziennego tych, którzy już dzisiaj zdają sobie sprawę z tego, że im tego brakuje, ale również dla kolejnych młodych pokoleń. No, to jest kwestia też aspiracyjna, prawda? Polska jako potęga przemysłowa, Polska jako kraj najnowszych technologii. Najnowsze technologie i to, co się będzie działo również w porozumieniu z Amerykanami, jeśli chodzi o elektrownię jądrową, właśnie te porty instalacyjne, to wszystko są miejsca, które również będą miały szeroką współpracę z uczelniami, tak żeby te nowe technologie były nie tylko tworzone, ale i wdrażane. Być może tak, być może trochę zabrakło w kampanii tego pozytywnego przekazu i pokazania, że dla młodych ludzi jest coś w programie Prawa i Sprawiedliwości ważnego. Dzisiaj... W przeciwieństwie, tak? No bo tamci oferują zamknięte lasy, podcieranie dolnych części ciała niemieckim emerytom, tak? I generalnie obniżkę wszystkich możliwych świadczeń, no bo tak to będzie. No, w najlepszym tych wypadku pieniędzy to będzie w końcu stagnacja. Nie ma i nie będzie, prawda? To w najlepszym jest hasło... wypadku to będzie stagnacja, jeśli chodzi o rozwój Polski. W najgorszym to będzie cofanie się w rozwoju i dostosowywanie do standardów takich, jakie narzucą nam obce mocarstwa. Dla młodych ludzi dzisiaj, oni na pewno chcą być nowocześni, oni chcą być europejscy, oni chcą być światowi. Trudno też powiedzieć, w jaki sposób oni tą nowoczesność postrzegają, ale na pewno... Kiedyś to było sojowe latte na Placu Zbawiciela w Warszawie, ale może się zmieniło. Ale na pewno dzisiaj kontakt ze stroną amerykańską, z naszymi partnerami z Korei, z naszymi partnerami ze świata takiego nowoczesnych technologii, to jest właśnie ta aspiracja, do której młodzi ludzie dążą i do której mają, myślę, mają ambicje. A wiedziała pani, jaki jest kraj, jakie dwa kraje najwięcej baterii do samochodów elektrycznych produkują? Pierwsze to Chiny, a druga? Polska?
W zeszłym roku wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone. Tak. Oczywiście wszystko dzięki koreańskim fabrykom i tym, które tutaj przechodzą. No, ale jednak w tych zestawieniach jesteśmy na drugim miejscu i to też jest informacja, której być może w tej kampanii wyborczej zabrakło. No, takie wnioski na przyszłość. Na pewno będziemy analizować, co można było zrobić lepiej, jak poprowadzić dyskusję z Polakami, żeby powtórzyć sukces 2019 roku czy 2015. Na pewno trzeba to przyznać, że ten sukces i tak Prawo i Sprawiedliwość odniosło. To jest historyczne zwycięstwo. To jest po bardzo trudnej kadencji z kryzysami, które nie przyszły na żaden inny rząd wcześniej, z którymi sobie poradziliśmy. I myślę, że to też stało się argumentem dla naszych przeciwników, które oni wykorzystali przeciwko nam. Jakby próbując nie mówić ludziom, tych kryzysów, tak, że to nie są kryzysy wywołane przez nas, tylko takie, z którymi my sobie radziliśmy. I wmawiając ludziom, że być może gdyby oni rządzili, to tych kryzysów by nie było. Byłyby, a ja jestem przekonana, że konsekwencje dla Polaków byłyby dużo bardziej dotkliwe niż te działania, które my wprowadzaliśmy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo tak troszkę jest zamglona w tej chwili, przynajmniej nie widać jakiejś jasnej ścieżki. My będziemy prowadzić takie działania, żeby przekonać obecnych już posłów nowej kadencji do tego, aby realizować wizję Prawa i Sprawiedliwości, wizję silnej Polski suwerennej. Myślę, że wielu tych posłów bez względu na ugrupowanie jest. Liczę na to, że znajdą się odważni, którzy będą chcieli z nami współpracować, nawet jeśli liderzy deklarują, że takich rozmów nawet nie chcą podejmować. No, musimy poczekać, aż ci posłowie zostaną jakby wybrani, te mandaty rozdzielone, to wszystko przed nami. Się dzieje dość skomplikowany proces. Ale argumenty, jak mówiliśmy tutaj, są. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. I proszę Państwa, no, poseł z ziemi szczecineckiej, 15 253 głosy w trudnym dla Prawa i Sprawiedliwości terenie. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję i za każdy ten głos również bardzo dziękuję. My również dziękujemy Państwu, którzy takie głosy złożyli. Tyle, proszę Państwa, na teraz. Za chwileczkę potrójne espresso. Karolina Pawliczak, Krzysztof Lipiec. Zapraszam.